Witam. W dzisiejszym tutorialu zobaczymy, w jaki sposób dodać zdjęcia do już istniejącej galerii na stronie ZPG Strzegą. Załóżmy, że chcemy dodać do zdjęcia do galerii na stronie Kamień Murowy Surowo Łupany. Jak wiemy, galeria już tutaj istnieje. Pierwszym krokiem oczywiście jest wejście na zaplecze. zpgstrzegom.pl/administrator. Pokaże nam się panel, jak widać. Następna czynność to oczywiście zalogowanie się. Języka nie musimy ustawiać, jak widać język polski ustawia się domyślnie, więc nie ma tutaj z tym najmniejszego problemu. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, to sprawdzić, jak nazywa się folder. Zdjęcia w ogóle na stronie mieszczą się w folderze media. Tych folderów, jak tutaj widać, jest dosyć dużo, więc musimy się dowiedzieć, w którym z tych folderów mieści się galeria od strony, która nas właśnie interesuje. Więc wejdźmy najpierw w artykuły. Mówimy o stronie Kamień Murowy Surowo Łupany, więc poszukajmy, tak? Jak widać na naszym zapleczu, zaplecze pokazuje po 20 artykułów na jednej podstronie. Oczywiście można sobie pokazać więcej, mamy do wyboru tutaj, jaką ilość tego chcemy pokazać. Można to przeglądać, a można sobie troszeczkę ułatwić życie poprzez wykorzystanie wyszukiwarki. Tutaj nam już nawet podpowiada. I szukaj. Pokazał nam wszystkie tytuły, w których jest w ogóle Kamień Murowy, tak? Nas interesuje Kamień Murowy Surowo Łupany w kategorii Kamień Murowy. Tu trzeba, na to trzeba zwrócić uwagę, ponieważ tutaj mamy drugi artykuł o tej samej, o tym samym tytule, natomiast jest on w zupełnie innej kategorii. O tym, czy artykuł jest w kategorii, czy nie, najprościej się przekonać po prostu wchodząc na tenże artykuł i sprawdzając zwyczajnie tekst, jaki jest tutaj wprowadzony, tak? My tu mamy Kamień Murowy z granitu poprzez swoją odporność i jak widać, to jest dokładnie ten artykuł, o który nam chodzi. Ustalenie tego, w jakim miejscu znajdują się zdjęcia w galerii do konkretnej strony, następuje poprzez sprawdzenie nazwy folderu, cały ten długi wpis, to jest nazwa folderu, w którym mieszczą się zdjęcia w galerii na stronie Kamień Surowo Łupany. Galerię zawsze należy odszukiwać właśnie pomiędzy znacznikami galery i jego nazwa, nazwa folderu galerii, to jest cała ta pełna nazwa. Kamień Murowy, Surowo Łupany, wymiary. Jak widać, nazwy te muszą być nazwami bez polskich liter, bez spacji, czy małymi, czy dużymi literami, to już nie ma takiego znaczenia. Kamień Murowy, Surowo Łupany, wymiary. Takiego folderu szukamy. Tu już artykuł możemy zamknąć. Wchodzimy w media. One się nam pokazują początkowo jako w formie kafelek. Troszeczkę trudno się szuka w folderach w ten sposób, ponieważ nie widzimy ich pełnych nazw, więc łatwiej sobie rozwinąć to, zobaczyć całą listę tych pełne nazwy. Szukaliśmy Kamienia Murowo-Surowo Łupanego, wymiary. Tu nam się już pokazuje lista zdjęć. Akurat tutaj te nazwy nie mają najmniejszego znaczenia, więc ja osobiście wolę oglądać w ten sposób zdjęcia. Wczytywanie zdjęć jest stosunkowo proste. Klikamy na wczytaj, następnie wybierz. Z naszego komputera lokalnego wybieramy fotografie, które mają zostać dodane do naszej galerii. Kamień Murowy Surowo Łupany. Tu mamy akurat całe jedno zdjęcie tylko do dodania. Ok, otwórz, rozpocznij wczytywanie. Zdjęcie już się dodało. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jest, więc możemy sprawdzić na stronie, czy się pojawia jako następny. Tu mamy 8, 12 i 13. Gdzieś tutaj, jak widać, nasze zdjęcie zostało dodane. Następnie wychodzimy. Proszę pamiętać o wylogowaniu się, jeżeli już skończymy pracę. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.